Pixar w pudełku. Jesteśmy w pracowni rysunku. Nazywamy ją Big Art, bo jest wielka. Artyści ćwiczą tu rysowanie modeli w różnych pozycjach. Starają się oddać nie tylko formę postaci, ale też wyrażane emocje. Na jedną pozycję mają minutę. Trzeba się uwijać. Ten styl nazywamy rysowaniem gestów. Próbujemy uchwycić ideę przewodnią, nie zaprzątając się szczegółami. Za sprawą kontrolerów lampa nabrała ekspresji. Do emocji dołączymy działanie. Lampa będzie skakać. Jak podskakujemy z pozycji stojącej? Pochylamy się i przykucamy. A potem jest skok z wyprostem. Tutaj też będzie konieczne zginanie i prostowanie. Aby przemieścić lampę, użyjemy kontrolerów. Na podstawie umieścimy deformery obrotu i przesunięcia. Pamiętajmy, czasami ważna jest kolejność działania deformerów. Dla ułatwienia pokażę. Obrót przed przesunięciem da nam inny efekt niż wykonany po przesunięciu. Możemy ustalić kolejność tych deformerów, klikając je i przeciągając. Kolejność zapisujemy w tym kierunku. Animatorzy najpierw przesuwają obiekt, obracają go, przesuwają w inne miejsce, obracają ponownie i tak dalej. Obrót podstawy powinien być możliwy po każdym jej przesunięciu. Gdy przeprowadzimy tę operację w niewłaściwej kolejności, będzie kłopot. Wskutek obrotu lampa nam ucieknie. A to dlatego, że odsunęliśmy ją od osi obrotu, czyli od początkowej pozycji podstawy. Rozwiążemy ten problem, zmieniając kolejność operacji. Najpierw obrót wokół środka podstawy, a potem przesunięcie. Ta zależność od kolejności nazywa się nieprzemiennością. Dowiecie się o niej więcej w dalszej części lekcji. Chcecie wiedzieć więcej o nieprzemienności? Link poniżej. W ćwiczeniu zastosujemy obroty, by unieść i postawić lampę. Zwracajcie uwagę na kolejność obrotów i przesunięć. Dobrej zabawy!